Siema, no ja jestem Kyrzy. Ja jestem Rezin. I będziemy się ścigać tutaj w Rogalika, który się nazywa Cryptodnej Kredencji Synchronii. Synchronii dopiero niedawno weszło. Tak. Nie cały miesiąc temu, nawet w międzyczasie zgłaszaliśmy tę grę, to był jeszcze Amplified, który był na tym evencie. Tak, dopiero co wyszło. Teoretycznie dalej jest w Early Accessie DLC, ale jest bardzo grywalne, więc... I nawet jeżeli ktoś na tę grę tutaj zobaczy pewnie kilka modyfikacji, które są po prostu już oficjalne. Pewnie wcześniej występowały jakieś w postaci modów, ale teraz jest wszystko po prostu dostępne dla wszystkich, bez żadnego kombinowania. Tak, generalnie jakby był cały rewrite gry na nowym silniku. Ale no, może mniej o technicznych detalach, a więcej o donacjach. O donacjach, jak jest... najbardziej. Na sam początek Ananiana z dziesiątką z komentarzem. Cześć Rytin, cześć Kyrzy. Halo. Cześć. I ta dziesiątka leci na licytację na wybór piosenki śpiewanej na zakończenie El Chombo Chacarón. Okej. I skoro mowa o piosenkach, to nie jest o piosence, ale jaki seed mamy? Seed z największą ilością liczb obok nosi nazwę Warrior. Warrior. Wszystko z małych napisałeś, nie? Wszystko z małych, tak. Bo pomimo, że wszystkie litery w grze są wielkimi, wszystko jest pisane wielkimi literami, to ma to znaczenie. No dobra, chyba zaczynamy. Ja to tylko uprzedzę, że możecie zwrócić uwagę, że będziemy sobie patrzeć na ekrany. Będziecie myśleli, że oszukujemy, ale gramy zgodnie z zasadami. Liga się nazywa Condor dosłownie. Po prostu mamy społeczność, która prowadzi regularnie wyścigi w tej grze. I nawet scrimping jest tutaj zachęcany. Jedno, że zwykle te wyścigi są prowadzone przez Twitcha, więc nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, a z drugiej strony też, jeżeli ktoś jest z tyłu, to daje sporą szansę na comeback, więc te wyścigi są o wiele bardziej... po prostu decyzje podczas samego rana są bardziej wyedukowane, jeżeli wiemy, że przeciwnik popełnił błąd, to my już nie popełnimy tego błędu. Tak, więc jeśli na przykład Kyrzy mi ucieknie, to nie jest to przesądzone, że wygra od razu, bo... Tak samo, jeżeli w tym samym czasie skończymy tego samego bossa i będziemy mieli nagrody, to najprawdopodobniej zobaczymy, kto pierwszy wymięknie i będzie podnosił przedmiot. Czy mamy go pominąć, czy nie. Dokładnie tak. No, nie będziemy chyba przedłużać. No, możemy zaczynać, myślę. Możemy powiedzieć o odliczenie czytającego? 3, 2, 1, jazda? 3, 2, 1, jazda! Okej, więc pierwszy zone, najwolniejsze piosenki, jak to można się domyślić. Generalnie layouty są wszystkie losowe, no bo to jest roguelike jednak, ale jest parę zasad, które możemy śledzić. W zonie pierwszym generalnie wyjście się generuje w prawo i w dół. Tak? Dobrze mówię? Tak, dlatego przede wszystkim właśnie idziemy w dół. W lewo często można się wkopać, bo mamy często przejście lewo-dół, na szczęście tak nie było. I można pójść w sklep, który nam po prostu całkowicie tu by przedłużał ten zwiedzanie mapy. Jak najczęściej chcemy zebrać jakieś sensowne przedmioty. Widzę, że chcesz nazwać Blood Shop. Tak jest. Ale w sumie mogę coś z niego wziąć, co mi tam. Wow. Ale wezmę tylko jeden przedmiot, to możesz... O! Na szczęście tu właśnie nie problem. Można się spodziewać tej śmierci, ponieważ no to jest Rogalik. Trzeba było tego, że ten jakby run jest sam sobie krótki. To szybki resetik, znamy już część mapy, więc wiemy, gdzie nie marnować czasu. I nawet jeżeli jesteśmy zone czy dwa w plecy, czyli tam zone to jest trzy poziomy, to bardzo łatwo jesteśmy w stanie to nadgonić, więc nawet jeżeli będzie jakiś late death, to jedno, że druga osoba ma zawsze spore szanse na śmierć. To drugie, że nawet jeżeli ta druga osoba nie zginie, to mamy spore szanse nadgonić. Nie wiem jak ty, ja jestem na 1... A to ja. 1, 2, 1, 3. Ja jestem na 1, 3. Chodzę na 1, 2. Właśnie na 1, 2. Dlatego właśnie, że mam minimalnie przewagi, tutaj się nie będę rzucał dalej w trapdoor, który pozwoliłby mi pominąć wiedzanie tego poziomu. Ja można też zauważyć ten. Poniosłem słoneczne okulary, które sprawiają, że mamy 1 damage up, ale za to sprite'y przeciwników są przeciemnione. Ponadto mam tarczę, która daje damage up, więc mam optymalne 3 obrażenia, ponieważ większość przeciwników tutaj na hita można tutaj załatwić. Tak, generalnie w tej grze jakby 3 damage to jest ten sweet spot. Znalazłem Ring of Becoming, ale nie tykam tego. Ponieważ jeżeli się ma ten przedmiot i dostanie się hita, to się ginie od razu. Tak. Jest specjalny przedmiot, trzeba w specyficzny sposób go zmienić, żeby dostać najlepszy przedmiot w grze. Znaczy najlepszy, no powiedzmy ten pierścień w grze. Tak. Czyli Kyrzy trochę slowplayował.
skoro był do przodu. Wszyscy, tak, ja się wysunęłam trochę na prowadzenie tym razem. Mamy Kongę, pierwszego bossa. No to wydaje mi się, że bardziej się obudowałem w przedmioty. O, zdecydowanie masz lepszego builda, no. Ale za to ty masz więcej serc, więc tutaj cały czas jest równa walka. W miarę równa, no. Więc za fullesowanie bossa, czyli, okay, czyli przejście go bez, bez otrzymania żadnych obrażeń i bez dropnięcia bita, możemy dostać specjalne nagrody, czyli wybór jednej z trzech skrzynek. Ja wybrałem czarną skrzynkę, bo te mają bronię generalnie i dostałem obsydianowy makaronik, czyli... Najgorszą bronię, jaką można. Tak jest. A miejmy nadzieję, że coś jeszcze tu się ten spotka jakoś broń po drodze. Tom drugi, on jest... nie wiem, czy to jest dobry opis, ale mówię, że jego mapka często ma kształt litery U, przez co jak widzimy na przykład tutaj była ścieżka w górę i prawo, to od razu już pakowałem się w lewą ścianę, licząc na to, że znajdę kontynuację tej ścieżki. Tak samo tutaj myślę, że w dół pójdę. Chociaż widzę trapdoor, więc może troszeczkę przyspieszę, jak tutaj widzę, że nie mogę sobie spowolnić za bardzo. Przez to, że wszedłem w trapdoor, muszę i tak pokonać minibossa na małej arenie. Jak go pokonamy, od razu ścieżka nam się otwiera dalej. Tarcze mam. Tarcze w ogóle były dodane dopiero w tym update'cie. A tylko z nimi aż tak się pewnie nie czuję, ale one po prostu pozwalają nam stankować hita, zamiast tracić sobie duszek, tracimy tarczę. Słyszę też, że nadchodzi przeciwnik, więc po prostu na niego poczekam. Widzę, że jesteśmy w tym samym miejscu. W tym samym miejscu, no. To jest tak ciemno, że nie widzę wyjścia. Tak samo. Jest wyjście. O, jest. Death Metal. Najszybszy boss w tej grze, dlatego pozwolę sobie na minutkę ciszy. Już po królu się. Okej. No i ty masz bardzo fajny spell. Pozwala one-shotować masę bossów. Więc tutaj będzie równa walka. Generalnie mam taki całkiem one-shotowy build, bo mam... Earth Spell i onyxową broń. Onyxowy broń to nowy materiał dodany właśnie w tym DLC, który... Kiedy zaatakujemy przeciwnika i nie ruszymy się, to następny nasz atak będzie zadawać nieskończoność obrażeń. Tak naprawdę 999, ale... No. Na jedno wychodzi. Tak. Zone trzeci jest o tyle z fajnym gimmickiem, że ma dwa traki jednocześnie. W zależności, czy jesteśmy na części zimowej, czy tam lodowej, czy części z lawą. Więc bardzo fajny właśnie tutaj ten. Znaczy, na tyle właśnie i fajny gimmick, i fajne traki, że 3-3 czy 3-1, nie pamiętam, który tak był użyty nawet w trailerze, że to najlepsze bangier, żeby tak przynajmniej w mojej opinii. Mamy tutaj, mamy smoka. Więc na niego poczekamy. W Team DLC też zostały dodane kolczaste ściany. Jak sami je rozwalamy, to dostajemy obrażenia, ale to też jest fajne. Można po prostu patrzeć, jak przeciwnicy sami w nie wchodzą. Giną. Jest na 3-3. Trochę spanikowałem. Layout nie był zbyt dobry, jak na mój build, ale się udało. No ja też tutaj widzę potencjalną śmierć, bo mam całą ścieżkę z lodu i przeciwnika na końcu, więc zmarnuję bombę. Jak jesteśmy na lodzie, to bardzo intuicyjnie po prostu nie możemy żadnych inputów robić. To one olewane. Teraz jeszcze chyba spele można spele, testować, tak, ale... właśnie chciałem się poprawić. Fajna broń jest, ale nie mówiłem ci tego jakby co. Okej, dzięki. Titanium ten... Tak, no... Trochę spanikowałem na... O! Ale za co znasz masę layoutów tych mapek, więc tutaj easy. Zupełnie bym się nie stresował. A z tego powodu ja mogę sobie właśnie, jak będę miał jakieś o wiele trudniejsze poziomy, na spokojnie do nich podejść. Mam na ten moment dwie bomby. Mogę powiedzieć, że wspominam o tym dlatego, że dosłownie na ostatnim bossie, jeżeli będę miał ich 5, to będę mógł sobie go znacznie przyspieszyć. Dlatego będę wykorzystywał ten czas na poszukiwania bomb. Oczywiście też są inne sposoby.
można wykorzystać. Znaczy, jakby po co są te bomby? Może tak powinienem zacząć. Na samym końcu walczymy z tytułowym nekrotancerzem. I stoi on na scenie, którą musimy przebombować. Ewentualnie, jeżeli nie mamy bomb, to casualowo wykorzystuje się ten. Takie, można powiedzieć, płytki na ziemi, które zobaczycie później. I one pozwalają na wysadzanie po prostu krokowo tej sceny. I możemy to sami przyspieszyć, jeżeli sami mamy bomby. A też można po prostu, tak jak wspominałem, wysadzić tę scenę na inne sposoby. A może będzie lepiej opisać to, jak będzie sama scena na ekranie. Dobra, ja to spoiluję. 4-2. Ogólnie czwarty zone. Znaczy, ja tu ogólnie powiem tak, przejmę komentarz do tego, że jestem z przodu. A to byłoby ten. Czwarty zone. Jest on... Znaczy, każdy ma swój ten sposób jakby generowania layoutu. Na czwartym zone zawsze ten kształt mapy jest kwadratowy albo prostokątny, raczej kwadratowy. I jak zespomnieliśmy się na lewym górnym progu, to wiemy, że wyjście będzie po prawej na dole, zawsze na skosie. Ja tylko pająka chcę się pozbyć. Dobra, po prostu użyję bomby. Dlatego wiem, że ten właśnie boss będzie tutaj na dole. Zawsze staram się iść najpierw w poziomie, potem w pionie, ponieważ jeden z przeciwników bardzo ładnie ten ogarnia poziomy, że po prostu nie pozwala się podejść przez to, że w pełni pomocnika, który chodzi na skosy. Jeszcze będziemy mieli, mam nadzieję, okazję go zobaczyć, albo... Powiem tak, dla swojego szczęścia chciałbym nie widzieć tam mumii, która właśnie tak przeszkadza, ale dla przykładu byłoby dobrze, żeby się pojawiła. Chyba za każdym razem się pojawia. No to okej. Okay. W takim wypadku na pewno zobaczymy, niestety. Ja troszeczkę hity dostaję, więc... Znacznie zwolnię, niestety. O! Teraz zginąłem. Czemu prawy? A spokojnie, pracuję nad tym. Dzięki. I jakby co na 4-3 jest obsydianowy akt, jakbyś przegapiła ten tytonowy. Ale tego nie tykamy. Obsydian jest... Jak na przykład mamy ten tytan, to on zawsze zadaje dwa obierzenia. Posadzamy, żeby nie prosili. Natomiast obsydian jest zależny, znaczy obrażenia z obsydianem są zależne od naszego mnożnika, więc jak teraz mam na dole multiplayer 2, bo czasem misuję te hity, ale nie zawsze, teraz jest 3, teraz byśmy zadawali 3 obrażenia. Ale wiadomo, czasem będziemy specjalnie jakby pomijać bity, żeby przeciwnik mógł do nas podejść albo żeby ominąć jego atak. Dlatego chcemy jednak mieć bronie, które zadają stałe obrażenie, nieważne co robimy. Czwarty boss. I blues. Krótko mówiąc, szachy. A mówię, wykorzystam swoją przewagę i bardzo często na tym bossie dostaję hity. Dlatego zamiast gamblować, wyczyścimy wszystkich, przez co król musi do nas iść. To ja mogę chcieć. Chcę lepszego spela. Ten Berserk w sposób zadaje masę obrażeń, ale wolałbym coś innego. Mamy też sklepik. Zone 5 dodany w update'cie Amplified, czyli nie tym najnowszym, tylko poprzednim. Dodaję motyw taki elektryczny, mamy na samym środku zawsze linię z elektrycznością poprowadzoną. Jeżeli stoimy na niej i zadamy komuś obrażenia, to jeżeli koło niego stoi kolejny przeciwnik, to pójdzie po prostu taki ten... Taki wiązka elektryczności, jak zwał, tak zwał. I poradzimy w ten sposób więcej niż jednego przeciwnika. Bardzo fajny przez to, że na tych poziomach zawsze są chmary przeciwników. A właśnie tacy, co spełnią się w mniejsze szkielety. Dlatego w ten sposób bardzo łatwo możemy czyścić duże chmary przeciwników. Monok dawałby nam informacje, gdzie są jakieś przedmioty na mapie. A tamta pochodnia dawałaby nam mapping, ale na tym etapie już sobie odpuszczę. Ponieważ mamy jeszcze dwa poziomy. Dobra, mamy smoka, zawsze stresujący. Nie ma smoka. O, lepiej koń, nawet nie widziałem, że go nie zabrałem. Ogólnie, jeżeli zostawimy dużą ten ilość złota na ziemi i poczekamy dokładnie 7 bitów, to się spełni Leprechaun. Daje on nam Lucky Charma, jeżeli go zabijemy. To sprawia, że, co jest jakby dla mnie przynajmniej ważną częścią,
że nietoperze są randomowe, chyba że nas widzą, no to wtedy idą do nas. A jeżeli mamy Lucky Charma, to mamy gwarancję, że jak nietoperz ma do wyboru atak nas, albo pójście w inną stronę, to zawsze pójdzie w inną stronę. Tak, Lucky Charm tylko... Jakby nietoperze mogą nas tylko zaatakować... Jeżeli nie mają innej opcji. Tak. To jest bardzo przydatne, zwłaszcza w zonie czwartym, bo czarne nietoperze, jeśli mają opcję nas zaatakować, to zawsze nas zaatakują. Oj tak. Miałem Blood Shovel, które było właśnie jedną z tych opcji, jakby nie miał bomb. Ale wykorzystam to, że jestem z przodu i po prostu ten. Gram spokojnie. No właśnie w taki sposób. Nietoperze. Tutaj mogę sporo czasu zmarnować. Deathbringer, po prostu ten boss zawsze jest taki sam. Jest fabularny, można by powiedzieć. I to, że on się tutaj pojawia, jakby będzie ważne w kolejnym etapie tej walki. Sekundka. Okej, dobra. Ponieważ fabularnie po prostu to jest nasz ojciec, dlatego będziemy teraz z nim współpracować, bo jakby zdjęliśmy z niego spell. Ale teraz się skupię na samej walce. I my zrobimy niestety tu casualowo. Podmienię, żeby on miał lepszą broń. Przez to, że nie mamy bomb, będę musiał stać na tych blokach. Przez co bomba się będzie pojawiała na kolejnych fragmentach sceny. I w ten sposób musimy się dostać do lutni, bo tylko za pomocą lutni możemy zadawać obrażenia osobi. Jeszcze chyba dwa razy. Okej, okay, są mumie. A muszę ich przybliżyć. Jest to nie faza. To ja może pokażę śmieszne straty na Deep Bluesy. Ze spellem Berserk. Okej. To jest cudek, da? Tak. To jest bardzo... Znaczy to jest tylko możliwe, jeżeli mamy najnowszy update. To jest nowy spell. Więc to wie, czy go nie zmodyfikują kiedyś. Właśnie, ale jest śmieszny. Tak. Póki jest jaki jest, to jest śmieszny. Jest świetny. Ja za chwilkę będę miał czas. Ja tutaj ostrzegam. Uwaga. Gdzie jest wyjście? Czas. Halo. GG. GG. A ty właśnie czekam, bo po poziomie 5-3 będzie śmieszne. Dlatego też nie mogę się doczekać. Tak trochę, no, trochę slow playuje tutaj. Teraz to wiesz, na spokojnie. Masz bardzo ciężki build, więc tutaj chcemy koniecznie, żeby ten run się udał. Trochę mi zdrowie spadło do... No, ten jeden właśnie, jednak ma przeciwników i można taki być dosyć straszny. Zresztą jak armora nie ma, to... Daj mi monok. No i szansa, jakieś jedzenie. Jakby coś było w okolicy, to nawet warto... ten, naokoło tam pójść. Nie, no jasne. W tym momencie po prostu gram po cleara, nie po... Tak. Szybki czas. Niestety czasem po prostu rogaliki, no bile grać, nie? Oj wie, tak samo miałem na Gungeonie. Więc doskonale rozumiem. Bombę? Proszę bombę. Ja nie znalazłem żadnej, mam nadzieję, że ty znajdziesz. Na spokojnie. Czy one nie psują? Tak, okej. Okay. Bardzo mądrze. Okej, okay, potion to jest one up. Jeśli stracę wszystkie serduszka, to po prostu mi przywracają. Ja bym się nie przyjmował Blood Shovel, po prostu tak samo jak ja bym zrobił puzzles. Chyba mam, chcesz... mam potion, więc mogę pokazać. To już jak uważasz. I przy okazji mam zbrojkę, nie? Jasne, po zbrojkę to na pewno. Aha, zapomniałem, że mam Blood Shovel. Trzy klatki po podniesieniu. Blood Shovel po prostu pozwala nam się przejść przez dowolne ściany w grze, ale kosztem zawsze jest połowa serduszka. Dlatego jak tutaj rytm była na połówce, to od razu się połóż nie wykorzystało i wróciło do fulla. Okej. Okay. Też mamy śmieszne, można by podgłośnić minimalnie, jeżeli jest cicho, nie wiem jak tam słyszysz. Jeżeli ktoś by zgadzał, co to za soundtrack, bo na pewno kojarzycie, to byśmy prosili o tytuł w donacji jakiejś. Bo, powiem tak, tego soundtracka domyślnie nie ma w OST niestety. Ale może kiedyś prowadzą. Może kiedyś dodadzą, nie? Dam szansę się wsłuchać komuś.
layout mi trochę... Oj tak. Plany przeciwników nie pasują za bardzo. Napili się szybcy przeciwnicy po prostu. A chwilkę po prostu będę ciszej, żeby było słychać OS-a. Okej. Okay. I mamy Necrodancera, dwie fazy. Tak jak mówiłem, teraz gramy dwoma postaciami jednocześnie. Ja wykorzystywałem tutaj te puzzle tak zwane, czyli stałem na blokach, żeby kolejne etapy się rozwalały, natomiast Rytin wykorzysta... Zrobię kilka tych puzzli, żeby... taką kombinację. Tak. Po części puzzle, a po części jednak speedrunowy strat. Jakbyśmy miał... Czasem jesteśmy w stanie zebrać nawet do 10 serduszek, to wtedy po co byśmy nie przejmowali i od razu pakowali się właśnie wykorzystaniem łopaty. I co pomijamy masę tego, co ja tam skakałem sobie na około kilka etapów. A tutaj pozwolę się skupić. Generalnie straty jest też... Opowiesz o lurach? Na ten... jasne, właśnie... Dobra. Można powiedzieć, że bardzo łatwo jest poznać po tym, bo się po tym etapie, czy ktoś jest dobry, czy zły, tą grę, ponieważ to, intuicyjnie chcemy ścigać tego bossa z naszą lutnią, natomiast on od nas ucieka. Chyba, że jest cztery kredki od nas, to możemy na niego poczekać i podejdzie. I czas. Okej. Okay. Skupiałem się za bardzo, więc nie wiem nawet, czy wytłumaczyłeś, ale... No tak, pokrótce, jeśli jest cztery kredki lepiej od nas i jedną w dół, to się idzie w naszą stronę, jak jesteśmy bliżej, to idzie w przeciwną stronę. I właśnie te cztery kratki, jedna w dół, to jest taki sweet spot, gdzie kiedy zrobi krok, w następnym bicie zaczniemy się ruszać do niego, to go dogonimy. Nie zdąży od nas uciec. Tak, więc nie musimy go gonić do ściany. Jak wiemy, kiedy zacznie kolejny atak, to już może być skupiony na kastowaniu, bo każdy ten jego atak chyba 3-4 bice zajmuje czasem więcej. No, no, no. Dlatego mamy tutaj sporo czasu, żeby od razu go uderzyć. No. No okay. Udało nam się na szczęście. To tyle. Znaczy, patrzyliśmy, że... Szybszy czas miałem, wygrałem. No, z tym się nie mogę kłócić. Dobra, ważne, że się udało do Galika w estimacie zmieścić, tak, bo z tym różnie bywa. I co, chyba nie będziemy przedłużać, dzięki wielkie. No. Mam nadzieję, że się podobało i zachęcamy do oglądania dalej. Oglądanie dalej, wpłacanie dalej, dzięki. Pa.
Thank you.